Przyjaciele, podzielę się z Wami takim krótkim poselstwem dzisiaj, ale myślę, że bardzo fajnym. Postaram się, żebyście nie usnęli. Na pewno musicie. Chciałabym troszkę powiedzieć na temat charakteru. Marzy mi się, aby w Kościele Przebudzeniowym, abyśmy prześladowani byli z uwagi na prawdę, a nie z uwagi na braki i luki w charakterze. Marzy mi się to. Marzy mi się to, żeby wśród nas nie było ani jednej osoby, która ma luki w charakterze. Poczytam Wam troszkę definicji i wierzę, że wiele z tych rzeczy weźmiecie. Opowiem Wam też kilka rzeczy o sobie, jak na mnie wpłynął przemieniony charakter człowieka. Pewni ludzie usłużyli mi namaszczeniem, w sensie, że położyli na mnie ręce i jakieś jarzmo diabelskie w moim życiu zostało złamane. Ale bardzo dużo rzeczy w moim życiu się zmieniło jednak przez to, że widziałam królewskie postawy ludzi. Że widziałam u ludzi chrystusowy charakter. Być może powiem Wam też trochę niemiłych rzeczy, ale uważam, że to, co wychowało mnie, to, co wychowało Artura i ten przykład, który dał nam Jezus, my musimy z niego skorzystać. Kształtowanie charakteru jest częścią pracy apostoła, a więc nie możemy tego pominąć i nie możemy nie mówić na temat pracy nad własnym charakterem. Apostoł Paweł poświęcił sporą część swoich listów, aby rzucić czytelnikom wyzwanie co do praktycznych dziedzin życia. Chcę Ci powiedzieć, że możesz mieć do dyspozycji całe namaszczenie świata. Ale Bóg wie, że jeśli Twój charakter nie jest ćwiczony i poddawany w posłuszeństwo Chrystusowi, to słabości ujawnią się w wyniku stresu i konfliktów. I wiecie, że to jest prawda, ponieważ wszyscy tego doświadczamy. Jeśli charakter nie jest ćwiczony i nie jest poddawany w posłuszeństwo Chrystusowi, wszystkie luki i braki wyjdą. Nie ma takiej opcji, żeby one nie wyszły. Posługiwanie mocą jest jedną z łatwiejszych rzeczy, dlatego że moc nie pochodzi od nas. Po prostu się przychodzi i się bierze moc. Wielu z Was umie już zapalić zimne ognie, ognisko, a wielu potrafi wzbudzić cudowny pożar. Jednocześnie musimy też wiedzieć, że wtedy, kiedy wychodzimy na ulicę i wtedy, kiedy w sposób radykalny głosimy, to jest jeszcze jedna bardzo ważna królewska zasada. Musimy się cieszyć szacunkiem. Jeśli prezentujemy Jezusa i stać nas na to, aby mówić w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje, to chcę Ci powiedzieć, to musisz się cieszyć szacunkiem. Nie może być na Ciebie haka. A do tego, żeby nie było na Ciebie haka, potrzebny jest wyćwiczony charakter. Są w ogóle wyswobodzone specjalne siły demoniczne, aby takich rzeczy w Kościele nie mówić. Czemu? Ponieważ diabeł chce, aby Kościół Boży był jaki? Nieskuteczny. Nieskuteczny. Ja powiem Wam, że skłamałabym, kiedybym powiedziała, że najwięcej rzeczy w moim życiu przyszło poprzez namaszczenie innych usługujących. Ja uwielbiam namaszczenie i namaszczenie innych usługujących bardzo mi pomogło, bo rozwiązywało demoniczne więzy w moim życiu. Zostałam pouwalniana. Duch Święty mnie wyprowadzał przez innych ludzi na wolność, ale to chrystusowe postawy, to chrystusowy charakter, to życie ludzi, to dyscyplina życia ludzi, to, że ludzie, że ja widziałam, że ludzie tak jak głoszą, tak żyją, zobaczyłam, że tak naprawdę oni bardzo poważnie podchodzą do tego Chrystusa. Kiedyś jeszcze na Kasprzaka powiedziałam taką rzecz. Czemu się upierasz,
żeby coś komuś powiedzieć, jak sam tych rzeczy nie robisz. Czemu chcesz, aby to działało? Ja tak kiedyś pewnej osobie powiedziałam. Czemu chcesz, aby działało to w moim życiu, jak ty sam tego nie wprowadzasz do swojego życia? I nad nami jest ogromna odpowiedzialność. Jesteśmy ludźmi publicznymi. Tu nie ma ani jednej osoby, która nie jest osobą publiczną. Jesteście osobami publicznymi. Wszyscy musimy ćwiczyć charakter. Charakter się ćwiczy, wiecie kiedy? W ucisku. Wtedy, kiedy się nic nie dzieje, to my nie ćwiczymy swojego charakteru. Charakter się ćwiczy wtedy, kiedy na ciebie jest napierane. Wtedy ćwiczymy swój charakter. Bez treningu nie zaliczymy testu. Nie ma takiej opcji, aby bez trenowania swojego charakteru zaliczyć test życia. Wiecie, jak to jest. Życie łoi bezlitośnie. Luki w charakterze to furtki demoniczne. Diabeł użyje każdej luki w charakterze jak bomby. Jak bomby. Każdej luki w charakterze użyje jak bomby. Zmiana charakteru rozpoczyna się od posłuszeństwa. Posłuszeństwo uzdalnia cię do tego, co robi Bóg. Czyli tak naprawdę należy być posłusznym człowiekiem, żeby wchodzić w plany Boże. Charakter jest wewnętrzną istotą człowieka, która motywuje jego działania, które się wyrażają przez to, jak człowiek reaguje, przez jego stosunki, motywacje i działania. Naprawdę chciałabym, żebyśmy poważnie do tego podeszli. Nie możemy obejść tematu charakteru, nie możemy obejść tematu zmiany poszczególnych dziedzin naszego życia. Mnie bardzo to dotknęło. Czemu Paweł poświęcił tyle czasu na poszczególne dziedziny życia? Czy Paweł mówił tylko o tym, o mocy? Nie. Paweł walił w poszczególne dziedziny życia. Musimy zmieniać poszczególne dziedziny życia. Popatrz, przyprowadzisz kogoś do Chrystusa, a potem ten człowiek przyjdzie do ciebie i będzie chciał, abyś mu powiedział, jak sobie radzisz z finansami, jak sobie radzisz w małżeństwie, jak sobie radzisz w pracy, jak sobie radzisz w przyjaźniach, jak sobie radzisz ze stresem. To, co przygniata świat, Kościół ma mieć na to odpowiedź. Ale nie w postaci takiej, że wiesz, Jezusa ci wepchnę do gardła. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, aby dać, bo my jesteśmy chrześcijanin, to jest praktyk. Więc my dajemy ludziom praktyczne odpowiedzi. Nie wsadzamy ludziom Jezusa do gardła. Jezus tam ci w gardle odpowie. Nie. Pokazujemy im praktyczne rzeczy. Więc charakter jest wewnętrzną istotą człowieka, która motywuje jego działania, które się wyrażają przez to, jak człowiek reaguje, przez jego stosunki, motywacje i działania. Chcę wam powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz. Może to być kontrowersyjne, ale powiem to. Uważam, że Bóg bardziej chce, abyś miał wyrobiony charakter, niż żebyś posługiwał mocą. Bardzo ważne jest, aby mieć wyrobiony charakter. Owy człowiek, który siedzi, mój mąż, gdybym nie zobaczyła u niego chrystusowych postaw, w życiu bym nie uwierzyła mu w ani jedno słowo. Ważniejsze było dla mnie, jak żyje, niż to, co mówi. Mówił do mnie kontrowersyjne rzeczy, ale dla mnie było ważne, czy Artur tak żyje. Jezus nie zgrzeszył dlatego, że był Bogiem, ale dlatego, że miał wyrobiony charakter. Rozumiecie? Jezus nie zgrzeszył dlatego, że był Bogiem, ale dlatego, że miał wyrobiony charakter. Gdzie go owy charakter wyrobiony zaprowadził? Na krzyż! A więc i ciebie wyrobiony charakter zaprowadzi na krzyż. Wierzę, że to jest prorocze, co teraz powiem. Wielu ludzi, którzy się wzięło za służbę, nigdy jeszcze nie poszło na krzyż, dlatego że nie mają wyrobionego charakteru. I jest prezentowany Chrystus, tak zwana karykatura. Karykatura Chrystusa. Jezus nie zgrzeszył dlatego, że był Bogiem, ale dlatego, że miał wyrobiony charakter. Jak formuje się charakter? Charakter kształci się dzięki stałym działaniom, które przekształcają się później w przyzwyczajenia.
stałe działania, które przekształcają się w przyzwyczajenia. Wiecie, mój tata nie żyje 2 miesiące. Ale przez 9 miesięcy każdego rana byłam u niego. I stało to się moim przyzwyczajeniem. To jest proste. Jeśli tylko chcemy mieć wyrobiony charakter, to możemy skorzystać z prostych rzeczy. Działanie, przyzwyczajenie, nawyk, charakter. Działanie, przyzwyczajenie. Po 2 miesiącach często mam tak, że budzę się i chcę jechać. Rozumiecie? Bo to jest mój nawyk. Takiego nawyku nabrałam. Ponieważ przez 9 miesięcy jeździłam do taty. Charakter kształci się dzięki stałym działaniom, które przekształcają się później w przyzwyczajenie. Działanie, przyzwyczajenie, charakter. Więc charakter to ustabilizowane przyzwyczajenia. Ustabilizowane przyzwyczajenia. Wiecie, dla mnie bardzo ogromnym świadectwem było to, że Artur poszedł do pracy. Nie mówił do mnie, Jezus nas nagarni. Nie mówił do mnie, wiesz, będziemy się modlić, będziemy prosić wstawienników, wstawiennicy będą się modlić, a do naszych drzwi zawsze ktoś zapuka i zawsze nam coś dadzą. Jak nie chleba, to cukierka. A Kościół, martw się Agata, nie muszę. Przyjam w to nie uwierzyłem. To jest kit jak beret. Wiecie, popatrzcie jak to działa. Powiem wam więcej. Charakterem zdobywamy rodzinę. Przez wyrobiony charakter, czyli nie poprzez to, że jesteśmy niebieskimi ptakami, mówiącymi o Jezusie. Jezus zaopatrzyciel. Buty w szpic i w kieszeni nic. Kiedy kolekta się zbiera w kościele, to się rzędem wychodzi do łazienki. Wiecie, że to jest prawa życia. Poszedł do pracy. Systematycznie. Wstawał rano, modlił się i chodził do pracy. W nic innego bym nie uwierzyła. Ponieważ ja w świecie widziałam jego życie w praktyce. Rozumiecie? Nie pociągniemy świata samą mocą. Absolutnie. Nie. Uwolnimy ich. Rozumiecie? Wyswobodzimy ich i powielimy jakiś duchowy płód. Czyli puścimy i będą chodziły takie poronione płody po ulicach. A wiecie, jak to działa? Bo żeby wpłynąć, to trzeba mieć ustabilizowane życie i mieć co tym ludziom pokazać. A więc powiem więcej. Jeśli w tej wspólnocie nie cieszysz się szacunkiem, to nie dziw się, że ludzie nie będą chcieli ułożyć na twoją służbę. To nie działa. Powiem wam, co nie działa. To nie działa. Nie ma takiej opcji, że w tej wspólnocie, że w zespole apostolskim, kiedy nie będziemy świecić przykładem, kiedy nie będziemy cieszyć się szacunkiem, ale będziemy wystawiać informacje, aby ułożyli na naszą służbę, to nie przejdzie. To słowo napomnienia, to nie przejdzie. Potrzebujemy zmieniać swój charakter. To jest bardzo ważne. I ludzie tego nie chcą. Wiecie, to są jedne z tych słów i z tych kazań, których się słuchać nie chce. Nie chce się tego słuchać, bo to jest nieprzyjemne. Bo to konfrontuje. Choć wiele razy na pewno robicie coś takiego w domu. Ja sama robię. Boże, ja wzywam Twojego potężnego imienia. Przyjdź w te dziedziny mojego życia, gdzie w ogóle nie owocuje, nie obfituje. Gdzie w ogóle leży, kwiczy, gdzie w ogóle nic nie działa. Rozumiecie? I potem przychodzi praktyka. To jest odpowiedź od Boga. Nie ma wtedy gromienia diabła. To właśnie Bóg
swój charakter. Nie masz pracy, to idź do pracy. Nie chce mi się pracować. W ogóle proszę Cię, masz łaskę do tego, żeby iść do pracy. Wystarczy Ci, że masz łaskę moją. Idź do roboty. Gadaj tam, idź do roboty. Pokaż, że też potrafisz pracować. Pokaż drobne rzeczy. Nie mów tylko, bo tam Jezus. Jezus tak. Jezus pracował. Wiecie, to są fundamentalne rzeczy. Mowa o charakterze to jest jedna z fundamentalnych rzeczy. Bardzo ważne, żebyśmy tego rodzaju rzeczy przypominali sobie. Zadziwia nas życie Jezusa i ludzi, którzy osiągnęli sukces. I to byli wszyscy ludzie treningu. Treningu. To byli ludzie, gdzie nie można było wsadzić szpilki, ponieważ nie mieli luki w charakterze. Kształtowali swój charakter. Chcieli być jak Jezus i kształtowali swój charakter. Od Jezusa wzięli moc za darmo, a z Duchem Świętym kształtowali swój charakter. Więc tak naprawdę musimy wiedzieć, co ich wychowało. Wychowała ich dyscyplina. Dyscyplina wychowała ludzi. Charakterem będziesz naprawdę, przejawem charakterem będziesz wpływał na ludzi. Zobaczysz, jak to działa. Ludzie będą do Ciebie wracać. To nie będzie tylko tak, że wyjdziesz na ulicę i Twoje słowa się będą odbijały. Od chodnika, od krawężnika. Wierz, w ogóle wierzę w duchową wartość. Wierzę w duchową wartość. Wierzę, że wtedy, kiedy posługujemy w mocy, ale też w tym, że cieszymy się szacunkiem, że nie mamy luk w charakterze, to wtedy, kiedy wychodzimy głosić Ewangelię, rozumiecie, nie ma takiej opcji, żeby ludzie nas nie słuchali. Nie ma takiej opcji, żeby w ogóle słowa, które są głoszone, one się odbijały w ogóle i nie trafiały w ludzkie serca. Nie ma takiej opcji. To, że Artur mi zaprezentował charakter Jezusa, spowodowało to, że ja oddałam życie Jezusowi Chrystusowi. I oto dzisiaj jestem darem dla Kościoła. To, co wychowało Jego życie, ja też tego zapragnęłam. Nie tylko samej mocy, ale dyscypliny. Ale dyscypliny. Wiecie, bo jeśli nie będziemy mówić o takich rzeczach, to będziemy powielali błędy. Tak jak w rodzinie, kiedy się nie wychowuje dzieci, tak? To po prostu mamy niewychowane dzieci. I jeśli w Kościele nie będziemy mówili tego rodzaju rzeczy, to powiem Wam, jak to będzie. Wy będziecie powielać ten sam błąd, ponieważ wszystko rozwija się według swojego rodzaju. Jeśli nie będziemy w praktyce się napominać, i tak dalej, to tak będziemy powielali takie błędy, będziemy tak uczyli ludzi. To jest w ogóle tak, jak wiecie, bo to jest rzeczywistość. Nie ma takiej opcji. Jeśli mamy jakieś tam nawyki, nie wiem, no, zamiast do sedesu robię trochę obok. I mam taki nawyk, że po prostu nie sprzątam, to jak Moniki kot. Nie robi do kuwety, tylko wysypuje żwirek i robi potem taki kopiec kreta i robi kupę na górę. Taki nawyk mam, niekoniecznie dobry. Wiecie, że można tak naprawdę przyjść do Jezusa, dać się w ogóle pouwalniać i tak dalej i dalej mieć paskudny charakter. Paskudny. Na przykład złodziej. To jest charakter. Artur miał taki charakter. Miał charakter złodzieja. Mój szwagier miał charakter złodzieja. Kiedyś mnie zaprosił na zakupy. Nawet nie wiedziałam, w jakim momencie, jak, co i w ogóle. Potem podciąga koszulkę i pokazuje mi, są tam w ogóle, jakie bogactwa ze sklepu pownosi. Ja mówię, kiedy? Gdzie? Jak? Przecież ja bym zobaczyła. Mówię, jak? To się szczyci. Ja mam charakter złodzieja. Mystak ław. To jest dla mnie. Tak. Ja po prostu wszedłem. I to zrobimy. Charakter, rozumiecie? Potrzebujemy wszyscy zmieniać się i prezentować charakter Chrystusa. To, co powiedziałam na początku. Niech świat
nas prześladuje, bo będzie nas prześladował, ale nie z uwagi na to, że mamy luki w charakterze, tylko z uwagi na to, że w ogóle, wiecie, Chrystusa głosi, że uwalniasz, uzdrawiasz, ale nie dlatego, że zachowujemy się jak prosiaki gdzieś. I teraz powiem wam coś takiego. Nie bierzemy tego poprzez nałożenie rąk. Nie można do kogoś podejść i powiedzieć, że oddaję ci mój teraz, Artur, ja ci oddaję mój dobry charakter. Masz trochę ode mnie. Nie, on też mi nie może dać. Nie mogę wziąć tych cech, które ma Michał Sięcina. Nie mogę wziąć tych cech, które ma Michał Kordol, czyli Litka, czy w ogóle wy wszyscy. Jeśli widzę u was postawy chrystusowe, to muszę zapragnąć i też takie mieć. I muszę się w nich ćwiczyć. Wiecie, pewne rzeczy możemy sobie przekazać, tak? Przez nałożenie rąk, ale nie charakter. Bardzo ważny temat. I teraz z drugiej strony, wiecie, że trzeba tego zapragnąć. Trzeba to pokochać, trzeba chcieć. Trzeba przyjść do Boga i w ogóle powiedzieć tak, nie podoba mi się to. A w ogóle jest to temat, który mnie... Chciałbym, żeby w ogóle ona tu nie stała i teraz tego nie mówiła. I żeby już nigdy ten temat nie był powielany. Ale jednocześnie to jest temat, który ubogaci twoje życie, a ty ubłogosławisz ten Kościół. Rozumiecie? Wiecie, że z uwagi na luki w charakterze nie macie aplauzu wielokrotnie, kiedy wychodzicie i coś mówicie. Wiecie dlaczego? Z uwagi na luki w charakterze. Naprawdę? To tak działa. Z uwagi na luki w charakterze. Jeszcze dzisiaj powiedz w ogóle do Boga, jeśli to jest w ogóle też spójne z Tobą i wiesz, chcesz wpływać, chcesz być coraz bardziej szlachetny, chcesz prezentować nie karykaturę Chrystusa, ale w ogóle wiesz, takiego Chrystusa, który w ogóle jak wkracza, to fundamenty ziemi się trzęsą. Jeśli chcesz takich rzeczy, to jeszcze dziś powiedz. Biorę autorytet nad tym tematem. Wezmę się za to w sposób odpowiedzialny. Zapiszę to sobie w zeszycie. Przykleję to sobie magnesem na lodówkę. Będę patrzył na swoje... W ogóle będę przyglądał się swoim nawykom. Będę patrzył, jaki charakter prezentował mi Jezus. I będę patrzył na to, jak na przykład ja mam nawyki. Poprzez zmieniony charakter wpływamy na drugiego człowieka. Jesteśmy się w stanie tak odcisnąć w życiu drugiego człowieka z uwagi na zmieniony charakter. Wiecie, z uwagi na zmieniony charakter. To są bardzo ważne rzeczy. Często jest tak, że ludzie mogą myśleć wtedy, kiedy nie mamy zmienionego charakteru, wtedy, kiedy mamy perfidne jakieś tam jeszcze nawyki i tak dalej, śmiem powiedzieć, że ludzie podchodzą w sposób iluzyjny do tego, co mówimy, wiecie. Nie jest to dla nich ważne, ponieważ my nie prezentujemy dobrych postaw. Więc wtedy, kiedy nie pracujemy nad swoim charakterem, niestety, ale w rodzinie Bożej jesteśmy niewiarygodni. Nie jesteśmy wiarygodni. To nie jest w ogóle fajne. Nie są to fajne rzeczy. Wiecie, to nie są w ogóle fajne rzeczy. I wiecie, o co chodzi. Wszyscy mamy taki sam dostęp do mocy. Więc już tak jest tylko i wyłącznie mówienie, bo ja posługuję mocą. Ja mówię, ja też. Nie musisz mi prezentować ciągle mocy. Nie prezentuj mi ciągle mocy, ponieważ ja też umiem prezentować moc. Ja umiem tak samo prezentować moc, jak ty. Ale ja chcę, żebyś ty mi zaprezentował charakter Chrystusa. Ponieważ jak ty mi prezentujesz charakter Chrystusa, to ja wiem, że ty współpracujesz z Duchem Świętym. Bez charakteru Chrystusa pewne ognie, które są zapalone, trzeba wziąć gaśnicę i to ugasić. Ponieważ nie ma odpowiedzialności. Jest źle rzucony ogień. Źle się rozpoznaje rzeczy. Wyrobiony charakter, charakter Chrystusa
otworzy ci drzwi w pły W i coś wam powiem. To jest prawda. Naprawdę. I my świadczymy w swoim życiu. Wyrobiony charakter otworzy ci drzwi